Jeszcze do 2 lutego Kościół katolicki przeżywa rok życia konsekrowanego. W niedzielę 10 stycznia 2016 roku w katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika w Warszawie odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu plastycznego o życiu konsekrowanym, zorganizowanego przez siostry Felicjanki. Rok życia konsekrowanego, który ogłosił papież Franciszek, poddał nam taką myśl, że dobrze byłoby zorganizować coś dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza, że pracujemy bardzo szeroko wśród dzieci i młodzieży. I stąd ten pomysł znalazł bardzo szeroki oddźwięk, tak naprawdę odpowiedziało 1290 dzieci. To jest ogromna liczba i każde z tych dzieci dostanie podziękowanie, natomiast oprócz tego są właśnie jeszcze dyplomy, wyróżnienia i nagrody. Ojcowie odprawiają właśnie mszę świętą w następujących intencjach. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży, która brała udział w konkursie plastycznym o życiu konsekrowanym, dla komisji konkursowej, wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i realizację tego dzieła. Dziękczynna za papieża Franciszka i dar roku życia konsekrowanego, za wszystkie osoby konsekrowane z prośbą o nowe powołanie. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży, która brała udział w konkursie plastycznym o życiu konsekrowanym i, tak jak powiedziałem, dla wszystkich zaangażowanych. Pierwsza taka myśl, no to papież Franciszek ogłosił rok życia konsekrowanego. Później był taki list księdza biskupa Grudy o wezwaniu do tego, żebyśmy podjęli jakieś inicjatywy na zewnątrz właśnie w roku życia konsekrowanego, żeby pokazać, wyjść do ludzi. I w odpowiedzi właśnie na to przełożona prowincjalna siostra Wirginia Nowak, no wpadł jej taki pomysł, żeby ogłosić konkurs plastyczny. Kiedy podzieliła się ze mną tą informacją, ja to od razu zrozumiałam, że mam po prostu zająć się tym, bo jak mi ktoś taki sygnał daje, no to ja rozumiem, że to jest po prostu jakaś funkcja dla mnie. Więc rozpoczęłam pracę nad stworzeniem regulaminu konkursowego. My niewiele wiemy na ogół o życiu konsekrowanym. Jest to okazja, żeby to zobaczyć. Ojciec Święty ogłosił rok, który się teraz kończy. 2 lutego się zakończy rok życia konsekrowanego. Ojciec Święty też należy do osób życia konsekrowanego, do zakonu, który się nazywa jezuici. To jest życie radosne. Zobaczcie, jak ta siostra się mile uśmiecha tutaj na tym obrazku dużym, a ta w białym habicie tam na górze też ma takie kąciki ust do góry podniesione, to znaczy, że jest wesoło, jest radosna, jest szczęśliwa. I tak trzeba widzieć ludzi konsekrowanych, to są ludzie szczęśliwi, to nie są ludzie maruderzy, to nie są ludzie, którzy są skwaszeni, to nie są, jak się mówi, śledziennicy, tylko ludzie radośni, otwarci, przyjaźni innym, no i takich tutaj widzimy. Dziękuję wszystkim autorom, którzy tutaj są, którzy napisali, narysowali te rzeczy i tu jury na pewno już swoje wyroki wydało i decyzje, ale powiem, wszystkie te obrazki są piękne, wszystkie zasługują na uwagę i dlatego wszystkim dziękujemy za to, czego dokonali. Będziemy dziękować, śpiewając między innymi dalej kolędy. Szczęść Boże! Nasze dzieci są laureatami konkursu Życie konsekrowane w oczach dzieci. Same prowadzimy przedszkole jako siostry zakonne, no i ta tematyka jest nam bliska i żyjemy, bo same mamy błogosławioną siostrę Alicję, więc cieszymy się, promujemy życie zakonne i
dlatego dzieci też brały udział w tym konkursie. Nie jest to promocja tylko jednego rodzaju, na przykład zgromadzeń kontemplacyjnych czy czynnych, ale tutaj po prostu przewijają się naprawdę wszystkie zgromadzenia, także na pewno to też dzieciom pomaga w zadawaniu sobie pytania, dlaczego i po co i na co. Taki sposób życia. No ja myślę, że tutaj korzyści są obopólne, bo taka praca, którą wykonały dzieci, bądź kolektywnie w szkołach, w przedszkolach, bądź indywidualnie z rodzicami, ona niezwykle integruje. I poza tym dzisiaj, kiedy często też rodzice się spieszą i nie mają jakby czasu dla dzieci, to pozostanie z dziećmi i spędzenie tego czasu przy wykonaniu pracy artystycznej, to jest naprawdę niesamowita i fajna sprawa. Pięknie spędzony czas, przede wszystkim pięknie i na pewno z pożytkiem też na przyszłość, bo to integruje, to u dziecka zostaje, że mama, tato włącza się też w to, co ja lubię, co chcę, albo też podpowiada w jaki sposób. Ja uważam, że to na pewno była też praca taka, gdzie rodzice pomagali dzieciom. Te dzieci, które ja katechizuję, to bardzo chętnie uczestniczą w konkursach. Osiągamy wiele wyników, nie tylko na etapie ogólnopolskim, ale i międzynarodowym. Między innymi moja podopieczna Ala też zajęła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie o błogosławionej Bolesławie Lament. Bardzo lubię rysować, sprawia mi to ogromną przyjemność i zawsze chętnie biorę udział w takich konkursach plastycznych. Mam taką książkę właśnie z Bolesławą Lament i stamtąd wziąłam swój pomysł na rysunek. Była specjalna komisja złożona przede wszystkim z profesorów, wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dlatego że nasza siostra, właśnie, która ukończyła tę akademię, siostra dr Maria Natanaela Błażejczyk, była odpowiedzialna za organizację całego konkursu i to ona organizowała komisję konkursową. W jury brali udział profesorowie z Akademii Sztuk Pięknych, profesor Stanisław Baj, profesor Jacek Dyrzyński, profesor Piotr Gawron, profesor Mariusz Woszczyński, profesor Akademii Sztuk Pięknych, doktor habilitowana Zdzisława Ludwiniak, magister sztuki Urszula Skierkowska, ze zgromadzenia byłam ja, doktor sztuki też. Idea jest oczywiście wspaniała. Każda propozycja wysunięta w stronę dzieci i młodzieży, aby uprawiały sztukę, zajmowały się malarstwem, niezwykle wzbogaca młodzież, rozwija. Rozwija również nas, którzy tę pracę potem oglądamy i mieliśmy przyjemność oceniać. Dzieci są nieskażone, są czyste, odpowiadają w sposób bezpośredni i wspaniały na to, co widzą. Nie są zakłamane. To my dorośli wprowadzamy je w życie i od nas zależy, jak to będzie dalej wyglądało. Czy dalej pozostaną takie prawdziwe ze swoją sztuką i ze swoimi umiejętnościami. Myślę, że to jest bardzo ważne.
Myślę, że w dziedzinie kształcenia jest bardzo wiele do powiedzenia właśnie w tym, żeby te dzieci utrzymać w tym talencie i entuzjazmie do pracy. One są niesamowite, one są bardzo twórcze, są spontaniczne, są szczere, nie są zakłamane. Co my już czasami mówimy, że no tego to nie wypada, albo już tutaj chcemy się pokazać w jakimś takim super świetle. One nie, one są takie autentyczne i dla mnie to jest po prostu niezwykła radość z tego, że te dzieci mogły wykazać się twórczo w tym konkursie, że podjęły trudny temat, bo taki tematyczny temat o życiu konsekrowanym to jest trud. To jest trudne, no bo trzeba przybliżyć, trzeba pokazać, trzeba omówić, podpowiedzieć. Z jednej strony może być prosty, jak się dzieci spotykają z siostrami, tak? I na co dzień widzą, ale jak widzą tylko na przykład w szkole, no to też potem tylko przedstawią, że widzą w szkole, tak? Ale jeżeli ktoś będzie widział dzieci, siostrę, jak je lody, no to też będzie na wystawie taka praca, gdzie siostra je lody. Tak? I to jest właśnie piękne. Ta praca z dziećmi, z młodzieżą jest bardzo trudna, ale i bardzo radosna, bo jednak widać tą wielką pozytywną energię, którą dzieci w swoich pracach przekazują. Ich sposób obserwowania, zarówno lekcji religii, jak i tego, że są w kościele, obserwują osoby konsekrowane, to bardzo piękna idea. Ten konkurs właśnie dla dzieci i jeżeli chodzi o wartości plastyczne, to one zawsze są wysokie, gdyż dzieci swoją wyobraźnią utrzymują ten, że tak powiem, wysoki poziom, bo są właśnie tak, jak tutaj pani profesor Ludwiniak mówiła, świeże, naturalne. Także bardzo piękna idea.